Pedro Regis Anguera Brazilia, orędzie Matki Bożej, Królowej Pokoju, przekazane w dniu 18 czerwca 2024 roku. Drogie dzieci, zaufajcie Jezusowi, w Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Ludzkość stała się duchowo uboga, ponieważ ludzie zamknęli się na wszelkie działanie Ducha Świętego. Bądźcie posłuszni i słuchajcie Pana, nie żyjcie bez Jego łaski. Ludzkość zmierza w stronę otchłani samozagłady, którą ludzie przygotowali sobie własnymi rękami. Zawróćcie, mój Jezus kocha was i czeka na was z otwartymi ramionami. Nadejdzie dzień, kiedy wielu będzie żałować życia prowadzonego bez łaski Bożej, ale będzie już za późno. Oto odpowiedni czas na wasz powrót. Co macie zrobić? Nie zostawiajcie tego na jutro. Jestem waszą Matką Bożą Bolesną i cierpię z powodu tego, co was spotyka. Pokutujcie i pojednajcie się z Bogiem. To w tym życiu, a nie w innym, musicie dawać świadectwo swojej wiary. Nadejdą bolesne czasy, tylko ci, którzy się modlą, zniosą ciężar krzyża. Słuchajcie mnie, to jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.